Cześć, nazywam się Damian Narojczyk. Jestem produkt menadżerem marki Arbos w firmie Korbanek. Znajdujemy się właśnie na targach ogrodnictwa w Poznaniu Gardenia 2020. W dniu dzisiejszym chciałbym Wam zaprezentować ciągnik marki Arbos 3055. Ciągnik Arbos, jak większość takich maszyn, można wyposażyć w przedni TUS, przedni WOM oraz ładowacz czołowy, a także w instalację pneumatyczną z tyłu, dwuobwodową i jednoobwodową. Arbos 3055 jest wyposażony w silnik o mocy 50 koni, 4 cylindrach i ma pojemność 3,2 litra. Mamy łatwy dostęp do silnika, a sam wyposażony jest w suchy filtr dwuczęściowy. Ładowacz czołowy, który mamy zamontowany na ciągniku, jest marki Hydramet. Ma on udźwigo 800 kg. Jest to trzysekcyjny ładowacz czołowy sterowany joystickiem. Znajdujemy się w kabinie, która jest czterosłupkowa i bardzo przestronna. W samym ciągniku mamy tutaj dźwignię, która jest od sterowania wałkiem WOM. To znaczy załączamy go i mamy prędkość 540 lub 1000 obrotów. Tutaj znajduje się mechaniczny rewers, dzięki któremu możemy wybrać, w którym kierunku chcemy się poruszać. Jeśli chodzi o biegi, mamy 4 biegi oraz 3 zakresy. Tutaj mamy dźwignię obrotów silnika, a tutaj mamy wcześniej wspomniany joystick od sterowania ładowaczem czołowym. W tym miejscu znajduje się sterowanie dwoma parami złączy hydraulicznych, a tutaj te dwie dźwignie odpowiadają za sterowanie tylnym tuzem. Ciągnik wyposażony jest w radio, klimatyzację i ogrzewanie, a także ma szyberdach otwierany. Mamy tutaj mechaniczny fotel, który jest bardzo wygodny. Jak już wcześniej wspominałem, ten model został wyposażony w instalację pneumatyczną dwuobwodową i jednoobwodową. Mamy również dwie pary złączy hydraulicznych oraz tylny TUS o udźwigu 1500 kg, 61 cm od końcówek. W standardzie ciągnik wyposażony jest w zaczep górny oraz dolny. Ciągnik wyposażony jest w koła o rozmiarze 280 na 70 na 20 cali oraz 380 na 70 na 28 cali. Jest to najpopularniejszy rozmiar, ale mamy też możliwość zamówienia innych kół. Zestaw, który postanowiliśmy Państwu przedstawić na targach Gardenia 2020, wyposażony jest jeszcze w kosiarkę marki Samasz o szerokości roboczej 1,5 metra.